Chcesz zmienić kolor włosów bez wizyty u fryzjera? Mam dla ciebie rozwiązanie. Spryskaj szczotkę farbą do włosów, a następnie przeczesz nią włosy. Farba dokładnie je pokryje. W ten oto sposób. Możesz też użyć różnych kolorów. To bardzo proste. A efekt jest znakomity. Nie musisz płacić za wizytę w salonie. Fantastycznie! Dzień dobry, kochana. Nie ma nic lepszego od kawy i codziennych przygotowań przed lustrem na dobry początek dnia. O, gdyby tylko istniał łatwy sposób na osiągnięcie z rana nieskazitelnego wyglądu Beyoncé. Po długiej, relaksującej nocy. Twoje splątane włosy wyglądają, no cóż, okropnie. Ała! Hej, Vicky, a co z tym aloesem, co stoi na szafce? Oderwij cały liść aloesu i połóż na stole. Przetnij go w połowie na całej długości. O! Uwaga na palce! Wyskrop żel łyżeczką. Popatrz tylko na to dobrodziejstwo. Weź żel aloesowy w ręce. A następnie wrzuć do miksera. Dodaj pełną łyżeczkę oleju kokosowego. Czas wymieszać składniki. Wlej mieszankę do miseczki. Nabierz na palce i nakładaj bezpośrednio na włosy. Zaczynaj od nasady głowy, potem kieruj się w dół. Rozprowadź na całej długości. Zawiń włosy w kok i pozwól miksturze działać. Zajmij się czymś przez 30 minut. O, długo jeszcze? Uff, nareszcie. Skocz pod prysznic i zmyj miksturę. Łapka w górę, jeśli chciałabyś wkrótce zobaczyć więcej filmików jak ten. Wysusz włosy tak, jak to zwykle robisz. Jakie miękkie. Kim jest ta dziewczyna o pięknych włosach? Po kołtunach ani śladu. Jak dobrze poleniuchować. Straciłam rachubę czasu. Telefon? Przyjedzie za 5 minut? Nie mogę tak pójść na randkę. Wyglądam jak jakiś lump. Czysta? Zdecydowanie nie. A może to? Róż zawsze w cenie. Zdecydowanie róż. Z drugiej strony kiepsko to wygląda. 2 rozmiary za duża. Muszę coś wymyślić. No to w spodnie. Przynajmniej widać moje kształty. Za duże kształty. Patrzcie, jak się upchało. O, okropne. Spróbuję czegoś nowego. Zrolujcie koszulkę, o tak. Zwijajcie, aż dojdziecie do pasa. I ostrożnie włóżcie w spodnie. Lepiej, prawda? Ładny brzusio i gładziusi. Gotowa na jogę? I leci. Dosyć łatwe, nie? Trochę trudniej, ale damy radę. Pamiętaj o oddechu. Teraz rozciągamy tors. Dobrze to robię? I w górę. Strasznie luźna ta bluzka. Ej, zostań tam! Łaskocze mnie w twarz. Żyjesz tam, Betty? A radź sobie. Mam już tego serdecznie dość. Beznadziejna ta koszulka. Chyba wiem, co zrobię. Chwyćcie oba końce, skrzyżujcie i wetknijcie jeden w drugi. Widzicie? Ej, jak to zrobiłaś? Fajne! O, następna pozycja. Robicie świetne postępy. Na koniec relaks. Do następnego! Ale nudna lekcja. Zdrzemnę się, tylko na chwilkę. Co ona wyprawia? Znowu śpi na lekcji? Jennifer, wstawaj! Jesteś na lekcji! Niewiarygodne! Wstawaj! Nie, zostaw mnie! Spać mi się chce! Ała! Ale wredna? Wiem, co ją obudzi! Wezmę tylko pędzelek! Kili, kili, kili! Ach, Kate, powiedziałam przestań! Idę spać! Jennifer, pobudeczka! Och, dość tego! Nie spałam, tylko robiłam notatki. Ta, jasne. Masz uważać na lekcji. Myślisz, że jest moją mamą, czy co? O, balonik świetnie się teraz sprawdzi. Tak, będzie idealny. Muszę tylko naciągnąć kaptur i włożyć go do środka. Czekamy? Nie wierzę. Znów śpi. Jennifer, wstawaj! Pobudka, Jennifer! O nie! Zmiażdżyłam jej głowę! Co to będzie? Niech to! Oberwie mi się, jeśli ktoś się dowie. W końcu mam spokój. Uwielbiam robić makijaż. Usta, oczy, nosek. Gotowe. Zaraz. Co ona wyprawia? Ostrożnie. Rysujemy taką linię. Jennifer, chcesz coś zobaczyć? Kocham cię. Nie mogę. Genialne. Nieźle to wymyśliłaś. Hej, Jennifer. Siema, co tam? Co? Mam coś na twarzy? Serio, o co chodzi? Założyłem tył naprzód. Szedłem tak do szkoły? O, ale ze mnie dureń. A teraz wszyscy się śmieją. Ej, czym on tam kręci? Zaraz ukrócę te śmiechy chichy. Przełóżcie rękę przez rękaw. I drugą tak samo. Teraz przekręćcie koszulkę. Problem z głowy. Ekstra! Teraz cała uwaga skupi się na Stevenie. Mamy cię kopnąć? Ej! A, ten głupi pasek jest za duży. Trudno. Wow! Nie da się w nim przez drzwi przejść. Otwórz ktoś! O-o! Zapomniałem kluczy! Co one takie mocne? Aaaa! Szybciej! Życie jest do bani. Może zębami go odgryzę? Czy jest tu jakiś ślusarz? Nawet słońce zaszło. Utknę tu do końca życia. Wszystko przez ten pasek. Przynajmniej jest solidny. Lepiej się zdrzemnę. Tomas? Hej! O, kto tam? Adam, dzięki Bogu! Zaklinowałem się! Mam dodatkowy klucz. Witaj w domu, Tomas. Stary, wyluzuj! Dlaczego go w ogóle nosisz? Nie znasz tej sztuczki? Nie! Recepturka przytrzyma pasek. Włóż ją pod spód. I zaczep w ten sposób. Fajne, co? I nikt o nic nie zahacza. Jesteś genialny, stary. Nie ma to jak wieczór z przyjaciółką i gorące ploteczki. Oj. Zostawiłaś szminkę na szklance. Wzięłaś ją chociaż ze sobą? Ups. Spokojnie. Mam idealny odcień. Nie, mam coś lepszego. Widzisz? Weźcie łyżeczkę i ulubioną szminkę. Wysuńcie nieco i odetnijcie kawałek. Podgrzejcie od spodu. Weźcie mały pojemniczek i wlejcie do niego płynną szminkę. Dodajcie wazelinę. Tyle wystarczy. Powinno wam wyjść coś takiego. Gotowe! Teraz etui. Nanieście trochę kleju i przyklejcie pojemniczek. Makijaż w wersji przenośnej. Teraz poprawki to pestka. Od razu lepiej, co? Idealny odcień. Kobieta zawsze przygotowana, nawet na spotkanie z przyjaciółką. To na pewno. Ach! Kiedy to wyrosło? To żyje? Pozbędziemy się tego raz na zawsze. I nawet wiem jak. Nie... Korektor na ratunek. Już ja go porządnie zakryję. Przyda się więcej podkładu. Och! Jeszcze jedna warstwa. Czemu to nie znika? Dosyć! Twoje dni są policzone, Krosto. Subtelnością bym tego nie nazwała. Och! Ciekawe, czy to pomoże. Warto spróbować. Jeśli został wam niebieski lub zielony cień, połączcie go z korektorem. Weźcie pędzelek i dokładnie zmieszajcie. Potem zakryjcie niedoskonałości. Przyda się kilka warstw, ale nie łamcie się. O matko! A masz ty, Krostucho! Ach, ta magia korekcji! Kto jest moim misiem pysiem? Usiądź sobie tutaj, a mamusia się przygotuje. Oby wystarczyło. Przede mną długi dzień. Uwaga na łapcie, panie kocie. Wiesz, że nie wolno? Nie wolno. Nie! Tylko nie puder! Nie wierzę, że to zrobił. Nówka nieśmigana, a tu taki numer. Da się tego użyć? Super. Będę oświecać innych czołem. Chyba że ta perfumka rozwiąże mój problem. Weźcie puder i rozdrobnijcie go jeszcze bardziej. Możecie to zrobić końcówką pędzelka. Potem spryskajcie perfumką. I połączcie pędzelkiem, gdy się zwilży. Od razu lepiej wygląda. Pozostaje tylko wygładzić. Łatwizna. I w dodatku pachnie ulubioną perfumką. Znów jest suchy i gotowy do użycia. Kryzys zażegnany. Spokojnie, kotecku. Upiekło ci się. Nie umiem się na ciebie gniewać. Ale proszę, już się tam nie kręć, dobrze? Pokój będzie aż lśnił. Patrzcie, ile tam kurzu. Trochę wysoko, co? A, chyba mam. Co ty wyprawiasz? Wiesz, jak nie lubię kurzu. Znasz to, czego oczy nie widzą? Za chwilkę będzie ciekawie. Mogę dalej sprzątać. Wow. Julie! Nic nie słyszysz? Jakby huragan właśnie przechodził. Kiedy to się skończy? O matko! Tylko nie dziadek do orzechów! Ach! Mało brakowało! Ej, uważaj z tym! Oj tam! Nie ma pojęcia, co robi. Zobaczmy. Uważaj! To był fatalny pomysł. I kto tu teraz posprząta? Wygląda gorzej niż poprzednio. Niewiedza to błogosławieństwo. Oszaleje, gdy to zobaczy. Żaden dzień nie może się zacząć bez make-upu. Prawda, dziewczyny? Idealnie. Cześć! Wielkie dzięki, Julie. Ojej, kiepsiacho. Naprawię to. Gotowa? Jestem mistrzem eyelinera. Coś nie tak? Urozmaićmy to sobie. Bez patrzenia. Że ja? Nie, ja! Oczy szeroko zamknięte. Ale i tak cię umaluję. Muszę tylko wyczuć twoje policzki. Tu są włosy. Julie, to boli. Czy to konieczne? Okej, malujemy. Są takie same w dotyku. Ha! Ale pudło? Mogłabyś się nie ruszać? Nie przesadzasz czasami? Włazi mi w nos! Oj, chyba za daleko. To będzie fatalny make-up. Uważaj na oczy, Julie. Właśnie miałam je malować. Znalazłam paletkę. Uwielbiam malować oczy. Nie ruszaj się. To twoje oko, prawda? Kto nie lubi finezyjnego odcienia? Tylko nie otwieraj oczu. Czy to nie szminka? A teraz dzióbek. Przynajmniej trafiła. To się wymyka spod kontroli. Ups, gdzie to jest? No dawaj. A teraz odrobinę brokatu. O tak. Jeszcze tylko rzęski. To dopiero będzie wyzwanie. Daj głowę. Chyba trafiłam. O Boże, nie znienawidź mnie. Może nie patrzmy w lustro, okej? Patrz, która godzina. Muszę już iść. Julie! Moja twarz! Szybko zasnęła, prawda? Jej tajna skrytka słodkości jest moja. Co to za potworny demon? To nie jest tego warte. Kylie? Co ty masz na twarzy? Zwykłą maseczkę na pory. Za karę wkładaj 100 warstw. Może to będzie zdrowe. Ewentualnie zrobi się niezły syf. Maseczka wygląda na grubą, już po kilku warstwach. To potrwa dłużej niż myślałam. Jeszcze pod nosem. Skoro dalej nakładasz maskę... Teraz wyciskamy prosto na twarz, co? Dobra, jesteśmy na półmetku. To włosie. Wow! Kichnięcie nie wejdzie mi w drogę. Julie? Ty żyjesz? Dalej nakładasz maskę? Już niedaleko. Tubka prawie pusta. Czyli tak wygląda 80 warstw węgla. Nareszcie skończone. Zdejmij to ze mnie. Co mam robić? Padłaś? Powstań, Julie! No, obudź się wreszcie! Przyda mi się pomoc, okej? Normalnie wrosła mi w twarz. Tylko ostrożnie. Staram się jak tylko mogę. No i? Miękka jak pupcia niemowlęcia? Coś w ten deseń. Prawie jak odkrycie fontanny młodości. Tak mówisz? Ciekawe jak na mnie zadziała. Okej, prawie skończyłam. Tylko podkreślę nieco oczy. Tu przyda się eyeliner. Ej, a gdzie podział się tusz? No nie gadaj, że się skończył. Nawet nie ma miesiąca. Na pewno jeszcze zostało. I tyle? Czekaj, czekaj. Może pęsetka pomoże. Gdy skończy wam się tusz, wyjmijcie końcówkę pęsetką i odwróćcie. Czyli tu się chował. Teraz subtelna kreseczka i gotowe. I jak? Jak zwykle pięknie wyglądasz. Żeby to jeszcze działało z błyszczykiem. Czasem wystarczy spojrzeć w lustro, żeby zauważyć pewne niedoskonałości. Ale mam suche usta. Za niedługo oddzwonię. Ale wstyd? I co mam robić? Skóra schodzi całymi płatami. Nie chcę jej ściągać. Balsam pomoże, prawda? Nic dziwnego, że są spierzchnięte. Naprawdę się skończył? Muszę coś z tym zrobić. Szminka musi wystarczyć. Też się skończyła? Ale ja mam szczęście? Chyba, że... Wyczyśćcie pojemnik na balsam i odłóżcie na bok. Weźcie małe naczynko. Dodajcie olejek kokosowy, wazelinę i kawałek ulubionej szminki. Idealnie. Rozpuśćcie mieszankę i wlejcie do pojemniczka na balsam. Włóżcie do lodówki i poczekajcie, aż stwardnieje. Do zobaczenia! Wróciłam! Wyglądasz doskonale! To co? Testujemy! Tylko użyjcie z dobrej strony. Proszę bardzo! Moje usta będą mi wdzięczne. Witajcie, piękności wy moje, mój wybawco. Właśnie, muszę oddzwonić. Okej, dzięki. Teraz mi wierzysz? Tak. Zaczynajmy. Najpierw kasa. O! No. I już. O, podoba mi się. Niech to. Ja też chcę tatuaż. Aha. Ej! Tak. 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 Znowu? Przyda mi się. Bawimy się dzisiaj w salon tatuażu. Ej! Super! Wow! Też chcesz? Przynajmniej czas jakoś zleci. Jakby kto pytał, będę się opalać do południa. Co? Trzymaj! Dzięki, ale nie potrzebuję. Ja zostaję w klimatyzowanym pomieszczeniu. Matko, jaka patelnia! Ale fajnie było. Twarz mnie swędzi. Wow! Od kiedy ja mam piegi? To nic wielkiego. Spokojnie, mam pomysł. Niektórzy lubią piegi. I nawet można je namalować. Wyglądają jak prawdziwe. Też się opalałam przez sitko. Jak wyglądam? Zupełnie jak moje. Wiesz, jak mi poprawić humor. Czy jest coś lepszego niż wakacje przy basenie? Prawie o tym zapomniałam. Tylko odrobinkę i świecę jaśniej niż słońce. Która dziewczyna nie lubi błyszczeć? Jaj! Nigdzie się bez tego nie ruszam. Słońce pięknie świeci, prawda? Ty! Co to za laska? Aż zrobię sobie przerwę. Przepraszam. Zasłaniasz słońce. Nic dziwnego, że przerwałeś. Halo! Ja też jestem piękna. Serio? Od kiedy jestem niewidzialna? Czemu mnie nie zauważyli? Zdradzę ci moją słodką tajemnicę. Weź oliwkę dla dzieci i bronzer. Zgarnij makijaż patyczkiem i wsyp do buteleczki z oliwką. Zobacz, jak opada na dno. Teraz kosmetyczny brokat. I siup do środka. Mamy błysk, drogie panie. Teraz porządnie zakręcamy buteleczkę i wstrząsamy. Nieźle wygląda, co? Nałóż nieco oliwki, a chłopaki zlecą się jak ćmy do światła. Dzięki!